Siemanko YouTube, mamy 5:20, nagrywam właśnie dla Was voiceover treningu pleców, który robiłem. Bardzo mnie ciekawi, jak będzie Wam się podobał taki format filmu, więc koniecznie dajcie mi znać, co sądzicie o takiej odmianie. Staram się bardzo kombinować dla Was, żeby jak najbardziej te filmy urozmaicać w tym okresie pandemii, kiedy jest bardzo ciężko z nagrywaniem, więc lecimy z tematem. Trening pleców, który zrobiliśmy ostatnio, zaczęliśmy od ściągania drążka do klatki piersiowej. Moje ulubione ćwiczenie, preferuję je dużo bardziej niż podciąganie się na drążku. Jestem w stanie zrobić o wiele więcej czystych powtórzeń, co jest dla mnie bardzo, bardzo ważne, żeby rozwijać te najszersze grzbietu. Jak widzicie, zacząłem od serii rozgrzewkowej i przeszedłem do serii roboczej, których robiłem około 10-12 dokładnych powtórzeń z lekkim przytrzymaniem na dole. Co jest ważne w tym ćwiczeniu, to złapanie ciut szerzej uchwytu niż Wasze barki i ściąganie do góry klatki drążka. Ruchy powinny być spokojne i nierwane. Kolejnym ćwiczeniem było wiosłowanie na takiej maszynie. Bardzo lubię to ćwiczenie, ponieważ no, czucie mięśniowe jest dla mnie tu bardzo, bardzo odczuwalne i przede wszystkim tutaj jest taka swoboda zmiany i dokładania ciężaru. Mogę to robić jednorącz, więc bardzo, bardzo to ćwiczenie jest dla mnie na plus. Lekko ono wpływa na grubość pleców, nad którą cały czas pracuję, ale też robienie jak gdyby dwoma niezależnymi uchwytami powoduje mi nadrobienie wszelkich dysproporcji spowodowanych tym, że miałem złamany obojczyk i ta góra mojego ciała no, nie jest do końca symetryczna. Więc bardzo często skupiam się na tym, żeby jak najbardziej i jak najwięcej robić ćwiczeń właśnie podzielonych na to, że ręce pracują w jakiś sposób niezależnie, żeby te dysproporcje jak najbardziej tutaj zniwelować. Jak widzicie, ramiona ciągnę przy ciele blisko, żeby jak najbardziej zaangażować tutaj plecy. Kolejne ćwiczenie to jest właśnie jak gdyby to, co mówiłem w poprzednim ćwiczeniu, tym razem już stricte jednorącz jest wykonywane i zaczynam zawsze od lewej ręki, ponieważ ta lewa strona mojego ciała jest gorzej rozwinięta, bo miałem złamany prawy obojczyk. Tutaj zdecydowanie w tych ćwiczeniach nie stawiam na ciężar, stawiam na większą ilość powtórzeń, na to, żeby po prostu całkowicie czuć rozpalenie tutaj w mięśniach pleców i żeby jak najwięcej krwi tam napłynęło, więc ruchy są bardzo spokojne, bez żadnego pośpiechu. Jak widzicie, ciężar jest bardzo, bardzo niewielki i czucie mięśniowe jest tutaj naprawdę dobre. Zastanawiacie się pewnie, czemu tyle maszyn. No możecie sami zobaczyć na filmie, że ze względu na to, że bardzo jest dużo osób na siłowni, no to większość ciężarów czy ławeczek jest bardzo często zajętych. No a ze względu na naszą sytuację w kraju, którą jak no niestety wszyscy obserwujemy na co dzień, na razie w Krakowie mamy otwarte 4-5 siłowni, więc automatycznie wszystkie osoby z Krakowa no, zjeżdżają się na te siłownie, które są, więc no niestety nie ma za dużo miejsca, ale no staramy się wykorzystywać to co mamy i to do czego mamy możliwość, więc korzystamy tak jak się da. Tutaj zaraz będziemy mieli kolejne ćwiczenie i jest to już bardziej takie ćwiczenie nastawione typowo na grubość pleców. U mnie plecy nie jest to partia tak mocna i tak rozwinięta. W ostatnim czasie dużo bardziej się skupiam, żeby właśnie nadgonić i żeby je rozbudować, bo ani nie przewyższa tutaj grubość, ani nie przewyższa szerokość. Jak możecie zauważyć, im wyżej łokcie idą do góry przy ruchu zaciągania, w sensie widzicie, że ramię i tutaj łokieć odchodzą znacząco od najszerszego i od pleców, tym bardziej angażujemy tutaj środek pleców, czworoboczny, kaptury, tutaj wszystkie mięśnie znajdujące się bliżej kręgosłupa. Więc pierwsze tutaj trzy ćwiczenia były bardziej na szerokość pleców, a tutaj wracamy już do zrobienia pleców na grubość i bodajże było tam 5 serii.
Następnie zrobiłem dwa ćwiczenia na biceps. Akurat nie dzisiaj wybrałem standardowe ćwiczenia, które po prostu lubię i dobrze czuję. Więc pierwsze ćwiczenie na biceps to było uginanie rąk łamaną sztangą. Jak widzicie, ramię się nie rusza, pracuję tutaj tylko przedramię, ruchy są bardzo, bardzo powolne. Skupiam się przede wszystkim na czuciu tutaj mięśniowym i na tym, żeby nie machać ciężarami, jakby miał padaczkę, tylko jak najbardziej, żeby ten biceps zaangażować. Wykonywałem tutaj tak około 8-12 powtórzeń. Staram się teraz częściej trenować ręce i na pewno w kolejnym okresie jeszcze będą częściej trenowane, ponieważ ze względu na to, że mam bardzo chude nadgarstki i przedramiona, nakładanie masy na ręce jest dla mnie dużym wyzwaniem, ale staram się nad tym pracować, robić co się da. I drugie ćwiczenie na biceps, jakie wybrałem, to była po prostu typowa już taka wariacja. Zrobiłem to, na co miałem ochotę, dla urozmaicenia. Pierwsze ćwiczenie było bardziej pod ciężar, a drugie ćwiczenie postawiłem na objętość. Znalazłem kiedyś takie ćwiczenie właśnie tutaj z przytrzymaniem jednej ręki, kiedy druga pracuje. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo, bardzo fajnie czuć w tym ćwiczeniu właśnie tutaj biceps. Bardzo fajnie właśnie jak gdyby krew utrzymuje się w mięśniu, przez co, jak wszyscy wiemy, duża ilość krwi w mięśniu powoduje go dokrwienie, odżywienie i też rozerwanie włókien, które potem będą się regenerowały, co przełoży się na wzrost. Więc to ćwiczenie, bardzo niewielki ciężar, dochodziłem nawet do 20 powtórzeń. Tam bodajże wychodziło z 15 nawet na rękę, czy 16, więc naprawdę ręce potem były spompowane, mimo tego, że węglowodany w obecnym okresie są bardzo, bardzo niskie, więc się jakoś nawet udało te ręce spompować. I następnie na zakończenie tutaj treningu zrobiliśmy kaptury na suwnicy. Zdecydowanie czuję w tym ćwiczeniu i w takiej wariacji najlepiej kaptury. Nie ukrywam, że robienie tego samego ćwiczenia trzymając sztangę za plecami również się sprawdza i również czuję bardzo dobrze, więc to już jak gdyby kwestia indywidualna, kwestia dnia, kiedy robię tak, a kiedy robię inaczej. Skupiałem się na 12-14 solidnych powtórzeniach z tym ruchem zaciągania barków prawie pod uszy. Pamiętajcie, żeby nie pracować tutaj rękami za bardzo, tylko zaangażować jak najbardziej tu mięśnie czworoboczne. I ogólnie róbcie to ćwiczenie, bo nie ma nic gorszego niż płaska góra, płaska szyja, jednak rozwinięte kaptury nadają takiego fajnego wyglądu sylwetce. No i na redukcji brzuch robię praktycznie codziennie, nie robię jakiejś bardzo dużej objętości, ale na każdym treningu staram się zrobić 5-6 serii po 20 powtórzeń na brzuch. Pamiętajcie, że jak gdyby brzuch robi się w kuchni, ale dołożenie i przetrenowanie go z ciężarem zawsze wpływa lepiej niż gorzej. Co do ćwiczeń na brzuch, ja zazwyczaj robię tylko na górę brzucha albo na dół. Raczej unikam robienia skosów, bo nie chcę mieć ich za bardzo rozwiniętych aż tak. Więc zazwyczaj u mnie skupia się trening na klasycznych brzuszkach czy brzuszkach z obciążeniem, żeby te mięśnie i krata była coraz bardziej widoczna. Sam trening zszedł nam godzinkę z hakiem, więc tak optymalnie. I widzimy się w kolejnym.